Witam Państwa i zapraszam na aktualności ratajskie. W bieżącym wydaniu naszego programu powiemy m.in. o osiedlu piastowskim, a konkretnie planie zagospodarowania dla osiedla, który jest już uchwalony. Co to oznacza dla mieszkańców? Szczegóły za chwilę. A o czym jeszcze powiemy w aktualnościach? Nadal nie wiadomo, kto zatruwa Wartę. Rozbierają wiadukt na Chartowie, autobusy pojadą inaczej. Kradzież nad Wartą, czyli problemy Towarzystwa Wioślarzy Polonia. Przy prawie 95-letniej historii klubu nie było takiej sytuacji. Uchwalony został plan zagospodarowania przestrzennego dla osiedla piastowskiego. Nie wprowadza on nowej zabudowy mieszkaniowej, co nie oznacza, że nie będzie żadnych zmian. We wtorek 3 listopada Rada Miasta uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania dla osiedla piastowskiego. Spełnia wszystkie oczekiwania mieszkańców. Głównym celem przyjęcia planu jest zabezpieczenie osiedla przed niepożądaną zabudową mieszkaniową. Jest to o tyle ważne, że już w 2012 roku terenami zieleni przed kościołem na osiedlu interesował się prywatny deweloper. Chciał wybudować tam 6 bloków mieszkaniowych. Jego projekt przewidywał również wyburzenie pawilonów handlowych i pobliskiej restauracji. Te zamierzenia spotkały się z gwałtownym sprzeciwem ze strony mieszkańców. Pod protestem zebrano 4000 podpisów. Wraz z Radą Osiedla mieszkańcy doprowadzili do podjęcia prac nad planem. Jego uchwalenie można uznać za sukces tego protestu. Teren zielony pozostaje zgodnie z obecnym swoim przeznaczeniem i mało tego, pawilony również zostają. Ale teren przed kościołem nadal jest prywatny. Został odzyskany przez dawnych właścicieli w tak zwanym postępowaniu zwrotowym. Podobnie jest z gruntami pod starą fontanną przy rondzie Rataje. Właściciele tego skrawka na kilka dni przed uchwaleniem planu przesłali do Urzędu Miasta zapowiedź, że będą domagać się 3 milionów złotych odszkodowania za to, że plan ogranicza im możliwości dysponowania ich własnymi gruntami. Być może sprawa trafi do sądu. Ale plan dla osiedla piastowskiego nie tylko blokuje zmiany, dopuszcza również możliwość budowy piętrowych garaży w 3 miejscach, w których obecnie znajdują się zwykłe parkingi – przy ulicy Jurackiej, przy ulicy Obrzyca i przy ulicy Szczytnickiej. Jeśli uda się te parkingi wielokondygnacyjne zbudować, to na pewno w znaczący sposób ulży mieszkańcom osiedla piastowskiego w problemach parkingowych. Planami zagospodarowania przestrzennego w przyszłości mają zostać objęte kolejne ratajskie osiedla na Dolnym Tarasie. Najszybciej rozpoczną się prace nad planem dla osiedla Powstań Narodowych oraz Armii Krajowej. Rusza rozbiórka estakady nad ulicą Chartowo. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Na zmiany gotowi powinni być również pasażerowie komunikacji publicznej. W związku z przebudową wiaduktów w ciągu ulicy Krzywoustego nad ulicami Żegrze i Chartowo od nocy z 6 na 7 listopada zmienione zostaną trasy 6 autobusowych linii dziennych i jednej nocnej. Zmianie ulegnie także trasa nocnego tramwaju nr 201 w nocy z 10 na 11 listopada. Linia autobusowa nocna 244 pojedzie z ronda Rataje przez Inflancką, Kurlandzką i Bobrzańską, a będzie wracać wiatraczną, Kurlandzką, Inflancką do ronda Rataje. Linie 55 oraz 66 ruszą z ronda Rataje i pojadą przez Inflancką i Piaśnicką, powrót bez zmian. Linia 62 pojedzie przez Inflancką, Kurlandzką, Bobrzańską, a wracać będzie po trasie wiatraczna, Kurlandzka, Inflancka. Linia 81 wiedzie na przystanek osiedle Rusa Szpital, powrót bez zmian. Linia 92 to trasa z ronda Rataje przez Piaśnicką, Kurlandzką, Bobrzańską, powrót ulicami Wiatraczna, Chartowo. Linią 96 pojedziemy przez Inflancką, Kurlandzką, Bobrzańską, powrót wiatraczną, Kurlandzką, Inflancką. Linia 97 zostanie zawieszona. Z kolei nocną linią tramwajową 201 pojedziemy z centrum przez Kurnicką prosto na Franowo, wrócimy tą samą trasą. Na ulicy Piaśnickiej uruchomione zostaną przystanki autobusowe Piaśnicka i Piaśnicka Rynek. Wyłączony z użytkowania zostanie przystanek Milczańska na ulicy Bobrzańskiej. Od 7 listopada nastąpi zmiana statusu wszystkich przystanków osiedle Rusa Szpital z na żądanie na przystanki stałe. Na swoje stałe trasy autobusy mają planowo wrócić 5 grudnia. Linia nocna 201 na swoją stałą trasę wróci 20 listopada. Tony śniętych ryb zostały wyłowione z Warty przez wędkarzy. To skutek trującej substancji, która dostała się do rzeki.
Urząd Wojewódzki apeluje, aby ryb z warty nie jeść. Aquanet natomiast uspokaja, że woda z kranu jest zdatna do picia. Ponad 3 tony zatrutych ryb w zeszłym tygodniu przedstawiciele Polskiego Związku Wędkarskiego wyłowili z warty. Wszystko przez nieznaną dotąd substancję, która trafiła do rzeki. Nadal poszukiwane jest źródło skażenia, które pozwoli ustalić winnych zatrucia ryb. Dotychczas udało się wykluczyć czynniki biologiczne, które wskazywałyby na choroby zakaźne. Badania wykluczyły też obecność metali ciężkich. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska cały czas prowadzi bieżący monitoring rzeki. Pobrane próbki wody nie wskazują na przekroczenia jej parametrów. Swoje badania na bieżąco robi też Aquanet. Jego przedstawiciele twierdzą, że nie ma żadnego zagrożenia wynikającego ze spożywania wody kranowej w Poznaniu i gminach ościennych. To skażenie ekologiczne, do którego doszło w rzece Warcie, nie mogło zaszkodzić ujęciu wody. Po pierwsze dlatego, że doszło do niego wiele kilometrów poniżej miejsca, gdzie czerpiemy wodę, ale to jest jeden argument, a drugi, nawet ważniejszy w tym wszystkim, jest taki, że proces uzdatniania i monitoringu wody, którą pobieramy i potem dostarczamy do kranów, jest na tyle drobiazgowy i tak, powiedziałabym, skupiony na detalu, że nawet gdyby w tym rejonie było skażenie wody, nie ma takiej możliwości, że taką wodę podalibyśmy do kranu. W związku z tym wodę z kranu należy pić i można pić. Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Wielkopolskiego apeluje jednak o niespożywanie ryb wyłowionych z rzeki lub znalezionych na brzegach do czasu wyjaśnienia sprawy. Zdaniem Polskiego Związku Wędkarskiego przywrócenie stanu zarybienia rzeki sprzed katastrofy może potrwać nawet kilkanaście lat. Na Ratajach dochodzi do kradzieży rowerów czy samochodów, ale żeby ktoś ukradł pomost, przez kilkadziesiąt godzin działalność Towarzystwa Wioślarzy Polonia stała pod znakiem zapytania. Ostatecznie pomost się odnalazł, ale konieczna będzie kolejna naprawa. Z niego, z pomostu, układąc odsadnie z jednej strony, można do takiej łódki wejść. Bez pomostu nie da się bezpiecznie rozpocząć treningu, uważa Szymon Rakowski, wiceprezes Towarzystwa Wioślarzy Polonia. Siedziba klubu położona jest tuż nad wartą, ale od kilku dni jakby była od niej bardziej oddalona. Sprawę zgłosili nam zawodnicy, którzy po prostu nie mieli z czego wyjść na wodę i trenerzy przekazali to zarządowi. No i zarząd tak w zasadzie, no, na początku trenerzy myśleli, że to zarząd zdjął już pomost, bo to zima idzie, a to okazało się, że to ktoś inny nas wyręczył. Pomost ważył tonę. Do nabrzeża, podobnie jak sąsiednie pomosty, był przymocowany stalowymi linami i łańcuchami. Mógł jednak zostać przez kogoś odczepiony i spłynął w dół rzeki wraz z prądem. Ale wioślarze twierdzą, że tutaj swoje ręce maczali złodzieje. Najprawdopodobniej z racji tego, że pomost wykonany był z metalu, mogli w tym brać udział tzw. złomiarze. Wioślarze wskazują, że do kradzieży metalowych elementów dochodziło już wcześniej w sąsiedniej restauracji. W ciągu ich działalności praktycznie trzykrotnie ginął im przedłużacz, ginęły im elementy metalowe, były włamania do kontenerów. Towarzystwo zgłosiło sprawę na policję. Ustalamy także ewentualnych świadków, ponieważ naszym zdaniem ktoś, kto ukradł ten pomost, no, musiał dysponować stosownymi narzędziami, ponieważ ten pomost był dość duży, ciężki, przymocowany linami i łańcuchami do brzegu rzeki Warty i usunięcie tych zabezpieczeń wymagało sporo wysiłku i czasu. Nie wykluczamy także, że złodzieje mogli dysponować jakimś sprzętem ciężkim typu samochód ciężarowy bądź też nawet dźwignię. Wioślarze twierdzą, że odkąd nad wartą zaczął legalnie płynąć alkohol, policja nie ma motywacji, aby częściej tu zaglądać i to mogło rozzuchwalić złodziei. Ja osobiście naliczyłem może jeden patrol, który tamto patrolował. Liczba patroli na brzegach Warty jest uzależniona od dni tygodnia i od liczby ludzi, którzy tam w to miejsce przychodzą. Nie ma takiej konieczności, żeby na przykład w poniedziałek bądź też wtorek przed południem były tam kierowane jakiekolwiek patrole, skoro tam nikogo nie ma. Na szczęście w czwartek, 5 listopada pomost został znaleziony przez policję w okolicy Czerwonaka. Niestety część desek była już oderwana, złomiarze już go rozbierali. Sytuacja jest przykra, bo w zeszłym roku pomost został gruntownie wyremontowany. Jeden z rodziców zawodników zasponsorował klubowi deski na ten pomost, tak więc on był praktycznie, no, wyglądał jak nowy. Po kolejnym remoncie wioślarze powinni wznowić treningi.
Pod koniec października trafił do nas mail od mieszkańców osiedla Lecha zaniepokojonych przedłużającym się remontem balkonów w ich bloku. Wymiana posadzek oraz osłon balkonowych w budynku numer 5766 miała się zakończyć właśnie w październiku. Taką informację podaliśmy w sierpniu na naszej antenie. Skąd opóźnienia w remoncie? Prace tak długo trwają z tego względu, że wykonawca, który tutaj podpisał umowę z nami 23 sierpnia, zamawiał płyty osłonowe, które są również tutaj jednym z elementów tego remontu. Okres oczekiwania tej płyty jest około 8 tygodni, stąd, że tak to długo trwa, te rusztowania jeszcze stoją na początku, tam gdzie już były balkony wykonane. No i w tej chwili, w przyszłym tygodniu zacznie się montaż tych płyt osłonowych. No i niemniej jeszcze w związku z tym, że by te prace jednak które przyspieszyć, już półtora tygodnia temu jako kierownictwo śledztwa zwróciliśmy się do wykonawcy o to, żeby zwiększył po prostu ekipę tutaj tą wykonawczą i po prostu szybciej te prace zakończył. W czasie naszej wizyty na osiedlu Lecha naliczyliśmy na rusztowaniach 4 robotników. Prace zdaniem administracji osiedla mają zakończyć się do końca listopada. Czy piłka nożna to sport wyłącznie dla mężczyzn? Oczywiście, że nie. Udowadniają to młode zawodniczki piłkarskiej Ligi Orliczek, które regularnie kopią piłkę na Orliku na osiedlu Lecha. Niska temperatura i poranna mgła nie przeszkodziły młodym piłkarkom w rozegraniu spotkań na osiedlu Lecha. Wszystko w ramach poznańskiej Ligi Orliczek, której trzecia kolejka odbyła się w czwartek, 5 listopada, na boisku przy Szkole Podstawowej nr 51. To jedyny w Polsce tego typu projekt rozgrywek piłkarskich dla dziewczynek. Zaczynając były obawy, czy będą chętni. Jak się okazało, w pierwszej edycji ponad 200 zawodniczek przewinęło się w całym tym naszym cyklu rozgrywkowym. W tej chwili mamy także ponad 100 zawodniczek, które regularnie grają. Także popularyzacja piłki nożnej i jak gdyby pokazanie, że to jest jak najbardziej kobieca dyscyplina. Tegoroczna druga edycja już się rozpoczęła, jednak nie jest za późno, aby zagrać na ratajskim Orliku. Chętne drużyny złożone z co najmniej 6 uczennic szkoły podstawowej powinny zgłosić się na adres poznańska-liga-orliczek@wp.pl. W lidze mogą brać udział dziewczynki z rocznika 2003 i młodsze. Zespoły przyjmujemy cały czas na bieżąco, także jeżeli ktoś się chce zgłosić w tej chwili, to nie ma oczywiście żadnego problemu. Może przyjechać, zagrać w jednym czy w dwóch turniejach. Jak najbardziej jesteśmy otwarci. Jak dotąd zgłosiło się 10 zespołów. Wśród nich jest jeden z ratajskiej szkoły podstawowej nr 6 na osiedlu Rusa. Jak sobie na bramce, to też jest stres, że się wpuści. No ale zawsze pozytywnie myślimy, więc mamy nadzieję, że nam się uda. Zawsze trzymamy strategię, że trzeba próbować i próbować. Liga odbywa się w systemie turniejowym raz w miesiącu, po 3 spotkaniach na boiskach zewnętrznych, teraz piłkarki na 2 kolejki przenoszą się do hali. W ubiegłym sezonie mecze również odbywały się na ratajach, jednak nie na Lecha, a na Orliku na osiedlu Rusa. Staramy się zmieniać naszą boisko. Akurat najwięcej meczy gramy tutaj, bo tutaj jest, tak powiem, bardzo fajna szkoła. Bardzo fajni nauczyciele WF-u, którzy nam tutaj bardzo mocno we wszystkim pomagają. Także tutaj jest bardzo fajny klimat dla piłki nożnej kobiet. Po poprzedniej edycji 2 dziewczynki zostały zawodniczkami polskiej reprezentacji do lat 15. W tym roku młode piłkarki rywalizują podobnie jak piłkarze ekstraklasy, a zespół z największą liczbą punktów zostanie mistrzem. Rozgrywki potrwają do czerwca. Pelargonie. W tym roku to one zawładnęły balkonami na osiedlu Pomet. Wszystko przez 13. konkurs na najładniej ukwiecony balkon zorganizowany przez kierownictwo i Radę Osiedla Pomet. Sędziowie brali pod uwagę każdy osiedlowy balkon. Zbigniew Skrzypczak, przewodniczący konkursowej komisji, przyznaje, że w tej edycji wybór zwycięzców był bardzo trudny. Początkowo zakwalifikowano aż 32 balkony. Przeprowadzamy 3 takie, no jakby to powiedzieć, przeglądy, no oglądanie. No w każdym razie pierwszy zaczyna się w czerwcu, drugi w sierpniu, no i teraz ostatni we wrześniu, koniec września. Ostatecznie 28 października wyróżniono 12 balkonów. 5 na ulicy Krańcowej, 1 na Konarskiego, 4 na Warszawskiej oraz 2 na ulicy Dażyborskiej. W nagrodę zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy ze zdjęciem, słodkie upominki, a także oczywiście nawóz do kwiatów. Osiedle Pomet jest jedynym ratajskim osiedlem organizującym tego typu konkurs. Zadaszenie już stoi, mrożenie włączone, lodowisko nad Maltą, otwarcie już w niedzielę 8 listopada o godzinie 8.
W ten dzień każdy będzie mógł z niego skorzystać za darmo. Lodowisko otwarte będzie od godziny 8 do 22, od poniedziałku do czwartku oraz w niedzielę. W soboty i piątki pojeździmy godzinę dłużej, do 23. Łyżwy będzie można wypożyczyć na miejscu za 6 zł. Godzina jazdy w dni powszednie kosztuje 6 zł przed 15.30, a później 9 zł. W soboty, niedzielę i święta zapłacimy 11 zł. To już wszystko w tym wydaniu aktualności ratajskich. Następne 12 listopada, jak zwykle w czwartek o 16.30. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę udanego tygodnia. Do zobaczenia.